Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pani poseł Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam, szczęść Boże, pani poseł. Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich naszych telewidzów. No dzisiaj mamy bardzo ważny temat. Po południu został opublikowany na stronach Trybunału Konstytucyjnego. Zostało opublikowane uzasadnienie do wyroku z 22 października ubiegłego roku. Jest to wyrok rozszerzający ochronę życia człowieka i Trybunał Konstytucyjny wyeliminował tak zwaną przesłankę eugeniczną, która zezwalała na zabicie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie albo wady genetycznej, albo ciężkiej choroby. No właśnie, pani poseł, dlaczego to uzasadnienie dopiero zostało opublikowane po 3 miesiącach, skoro ustawa o trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi, że jest czas na publikację, na przygotowanie orzeczenia pisemnego miesiąc? Szanowni Państwo, otóż zanim przyszłam do Parlamentu Europejskiego, w polskim parlamencie obok obowiązków związanych z kwestiami dotyczącymi pracy w komisjach, potem też w rządzie, również uczestniczyłam w pracy podkomisji do spraw przedstawiania stanowisk Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wiele lat zajmowałam się również tymi kwestiami. Otóż immanentną częścią każdego wyroku jest jego uzasadnienie, a w szczególności wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie kończy daną sprawę. I tutaj każdy organ, który stosuje prawo, w tym przypadku sądy, prokuratury, urzędy, obywatele, powołując się na różnego rodzaju rozwiązania prawne, które stanęły przed Trybunałem Konstytucyjnym, korzystają z uzasadnienia, które jest niezwykle ważne i tak jak powiedziałam, to jest immanentna część orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Słyszałam, że czy gdzieś tutaj przewinęły mi się takie publikacje, wiadomości, informacje, że czekano na zdania odrębne. Oczywiście zdania odrębne są również, bo takie jest prawo i tak dozwala procedura. Nie wszyscy sędziowie muszą się zgadzać z wyrokiem ostatecznym Trybunału, więc mają prawo do złożenia zdania odrębnego i zdaje się, że czekano na te zdania odrębne, tak żeby można było już kompletny wyrok wraz z uzasadnieniem i zdaniami odrębnymi opublikować bez zbędnej zwłoki. I tak się prawdopodobnie stało. Także myślę, że dobrze przede wszystkim, że jest to uzasadnienie i widzimy, jakimi przesłankami i jakimi argumentami kierował się Trybunał Konstytucyjny przy wydaniu orzeczenia o zakazie aborcji eugenicznej. No tak, ale właściwie to uzasadnienie pisemne powinno być sporządzone do 22, 23 listopada, natomiast te zdania odrębne zostały przygotowane i wpłynęły do Trybunału w grudniu. No a publikacja dopiero teraz jest uzasadnienia i Kancelaria Premiera zapowiedziała, że dzisiaj też prawdopodobnie opublikuje ten wyrok w Dzienniku Ustaw. Kancelaria Premiera czekała właśnie na to uzasadnienie, ale w Konstytucji nie ma nic wspomniane o tym, że w Konstytucji nie ma nic powiedziane o tym, aby warunkiem publikacji wyroku było uzasadnienie. I panie redaktorze, nie zgodzę się mówi z panem. O niezwłocznym publikacji. Nie zgodzę się z panem, dlatego że w tym przypadku bez uzasadnienia wyrok, bez wszelkie instytucje, tak jak powiedziałam, które będą stosowały prawo i będą musiały stosować prawo, muszą opierać się nie tylko na orzeczeniu, ale również na uzasadnieniu. Bardzo często w wyrokach sądów przywoływane są całe fragmenty uzasadnień różnego rodzaju wyroków. Także tutaj niestety jestem z panem redaktorem w sensie formalno-prawnym, absolutnie się różnimy. To jest fundament, niezależnie jakiej sprawy to będzie dotyczyło, to uzasadnienie, którego zresztą te fragmenty niezwykle ważne, oczywiście my je w tej chwili analizujemy, ja już po tej dość pobieżnej analizie widzę, że pewne elementy
związane z życiem również matki. Także wiele innych kwestii jest niezwykle ważnych i to jest poważna lektura również dla organów, które będą stosować prawo. Więc tutaj absolutnie się nie zgodzę. A publikacja niezwłoczna dotyczy kwestii związanej z publikacją przez Rządowe Centrum Legislacji, przez Kancelarię Premiera. Ta publikuje niezwłocznie, jeśli nie ma wątpliwości formalno oczywiście prawnych. Kiedy ja byłam szefem kancelarii, w przypadku jednym, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy bardzo poważne wątpliwości formalno-prawne co do składu orzekającego. I tutaj w tym przypadku takiej wątpliwości nie ma i ta publikacja nastąpi niezwłocznie. Także kwestia dotyczy absolutnie terminologii i rozwiązań formalno-prawnych i tutaj wszystko jest zgodnie z prawem. Z kolei duże wątpliwości co do uzasadnienia ma sędzia Jarosław Wyrembak, który złożył do uzasadnienia zdanie odrębne, nie tylko on zresztą, ale pan sędzia zwraca na bardzo istotną rzecz uwagę. Mianowicie pisze tak, że w pisemnym uzasadnieniu wyroku znalazły się wywody, które poważnie zmieniają stanowisko przedstawione publicznie jako ustne motywy zasadnicze wyroku. I dalej pan sędzia pisze tak. Uważam, że powołane stwierdzenia, które zawarte zostały w tym uzasadnieniu, mogą być odczytywane i interpretowane jako otwarcie ustawodawcy drogi do częściowego przywrócenia prawnej możliwości przerywania ciąży w odniesieniu do tej populacji dzieci poczętych, która może być definiowana na podstawie przepisu, którego dotyczyło postępowanie przed Trybunałem w duchu pomysłów i projektów przedstawianych w przestrzeni publicznej przez niektórych polityków już po publicznym ogłoszeniu wyroku, a jeszcze przed przyjęciem przez Trybunał jego uzasadnienia. To były pomysły dotyczące chociażby tego, aby można było zgodnie z prawem zabijać te dzieci, u których są bardzo poważne wady. Taką propozycję przedstawił prezydent i o takim rozwiązaniu mówił dzisiaj w jednej z rozgłośni radiowych poseł Marek Suski, który zapowiedział, że będą prowadzone prace nad nowym projektem ustawy uwzględniającym przypadki wad letalnych. Panie rektorze, podczas tego jak programu to jest, nie rozwiążemy... Inaczej brzmi uzasadnienie ustne, a inaczej pisemne. Oczywiście. W tym przypadku podczas tego zacnego programu nie rozwiążemy problematyki sporu prawnego, który być może nastąpił pomiędzy sędziami, a emanacją tego sporu jest również zdanie odrębne. Ja mogę panu powiedzieć, mogę państwu powiedzieć, jakie jest moje zdanie na ten temat. Moje zdanie jest jednoznaczne co do kwestii aborcji eugenicznej, ona powinna być zakazana. I w tym przypadku moje wątpliwości, ja nie mam żadnych wątpliwości w tym zakresie i mieć ich nigdy nie będę. Natomiast co dalej się będzie działo, trudno mi powiedzieć, ale my dzisiaj też widzimy, co dzieje się na ulicach i widzimy, w jaki sposób jest to interpretowane. Interpretacja moim zdaniem jest jedna. Ja przeżyłam bardzo mocno tutaj dyskusję w Parlamencie Europejskim, kiedy krzyczano tylko i wyłącznie o prawach kobiet, natomiast o prawie dziecka nie wspomniał absolutnie nikt. O prawie do życia nie wspomniał absolutnie nikt, a uczestników debaty czy uczestniczek było bardzo wiele. I zawsze uważam, że wszelkie moja wolność jest ograniczona wolnością innej osoby i prawem do życia również innej osoby i szacunkiem w stosunku do innej osoby. I ta sprawa była szeroko dyskutowana i myślę, że w tym przypadku powinna być już jasna i ten krok do przodu, który tak naprawdę pokazało też życie, wiele lat pracy też środowisk pro-life, bardzo pięknej pracy środowisk pro-life, ale i też medycyny, która poszła bardzo mocno do przodu, ale i też przypadków, o których zaświadczają rodzice. Ja chociażby byłam też świadkiem wielu, wielu takich świadectw, gdzie rodzice mówili, że mówiono im, że dziecko będzie chore w momencie, kiedy zdecydowali, że dziecko przyjdzie na świat, dziecko okazało się zdrowe, więc w tym przypadku również dzieci z zespołem Downa, dlaczego one nie mają prawa mieć prawa do życia w imię na przykład wolności kobiety, która jest ważna, wolność, godność człowieka, wszystkie te artykuły zostały przywołane, ale one są ograniczone w tym przypadku prawem do życia, prawem, które jest również niezbywalne, to jest też prawo konstytucyjne. Uwaga, ci, którzy powołują się dzisiaj na konstytucję, tak naprawdę nawołują
nawołują do łamania tej konstytucji, więc niechże się zdecydują. Ale ja to zostawiam, to jest kwestia emocji. Nie chciałabym, żeby to było rozstrzygane w kwestiach emocji. Ja uważam, że część z pewnych środowisk spróbuje tę kwestię też wykorzystywać dla być może pozyskania jakiejś popularności. Nie chcę tego rozstrzygać. Biorę udział w procesie i w życiu politycznym, publicznym i bardzo wiele tutaj doznałam. Natomiast w tej kwestii, jeśli można powiedzieć to, że ja mogę powiedzieć swoje zdanie i również zadano mi w pewnej ankiecie, pewna pani profesor zadała mi właśnie w ostatnim czasie pytanie, czy w swojej działalności publicznej kieruje się swoją wiarą i religią. Odpowiedź jest jedna, tak, kieruje się, dlatego że Unia Europejska powstała na gruncie wartości chrześcijańskich i to jest moja wiara i tutaj nasza mowa musi być tak, tak i nie, nie. Będzie ciężko, będzie trudno, ale to jest egzamin, który zdajemy wszyscy, a w szczególności my chrześcijanie. Oczywiście nauczanie Kościoła katolickiego chroni życie w pełni, ale jakby sprawa życia i jego ochrony nie jest tylko i wyłącznie domeną nauczania katolickiego. To jest jakby ma szerszy wymiar, masz wymiar humanitarny. Natomiast pani poseł, panie redaktorze, słusznie pan przywołał, bo tu warto jedno zdanie, tylko jeśli pan pozwoli, w tym szerszym kontekście również światowym, jeżeli popatrzymy na islam i na to, co w tej kwestii proponuje ta religia. Tam ta ochrona jest po prostu bezwzględna, więc ja, poza oczywiście nielicznymi wyjątkami, my to badaliśmy, więc no, w tej kwestii też możemy zaproponować dyskusję. Pani poseł, w jaki sposób państwo powinno wspierać te rodziny, tych rodziców, którzy spodziewają się dziecka, narodzin dziecka, które jest chore, które może jest niepełnosprawne, ma poważną wadę genetyczną, ma tak zwane te wady letalne, które są bardzo, bardzo poważne. W jaki sposób państwo tutaj powinno pomagać, bo taka pomoc jest niezbędna po prostu? Dziękuję za to pytanie, ono jest niezwykle ważne. To jest w ogóle immanentna część. Nie można rodziców zostawić samych z tą decyzją. To jest bardzo trudna decyzja. I w tym przypadku absolutnie po stronie państwa leży bardzo dużo obowiązków. Na to również wskazało to uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, na które dzisiaj przywołaliśmy i o którym dzisiaj rozmawiamy. Panie redaktorze, obowiązek państwa jest bezwzględny i wciąż jeszcze za mało w tej kwestii, myślę, robimy. W tej kwestii trzeba zrobić zdecydowanie więcej. Ja pamiętam dyskusję, kiedy byłam członkiem rządu, kiedy premierem była pani premier Beata Szydło i kiedy jasno zapadła w kancelarii również decyzja dotycząca tego, że będziemy budować program Za życiem. To był być może jeszcze wtedy pierwszy, taki, który trzeba rozbudowywać, taki, gdzie trzeba patrzeć, gdzie jeszcze uzupełniać różnego rodzaju rozwiązania, które też podpowiadają sami rodzice. Ja dzisiaj będąc też w kontakcie z rodzicami wcześniaczków, wiem, jak bardzo borykają się z wieloma trudnościami, które wystarczy, żeby rozwiązania bardzo takie proste, organizacyjne wprowadzić i być może byłoby zdecydowanie lżej. To jest poważny temat, ale to jest też kwestia hospicjów perinatalnych i to jest niezwykle ważny temat. Trzeba go mocno podnieść i trzeba tutaj, aby o tych hospicjach rozmawiać, nad którymi też pracuje pan minister Michał Wójcik razem ze środowiskami i wiem, że już w tej chwili ten projekt ma fazę absolutnie finalną. To jest to wsparcie też dla tych rodziców, którzy nie mogą pozostać sami z taką decyzją. Pani poseł, teraz może przejdźmy do innego tematu, tematu, który bulwersuje nas od kilku tygodni. Wczoraj zmarł w Wielkiej Brytanii w szpitalu w Plymouth pan Sławomir, o którego życie toczyła się walka na różnych płaszczyznach. Pani poseł, proszę powiedzieć, dlaczego skuteczność władz Polski w niesieniu pomocy polskim obywatelom przebywającym na terenie innych krajów w sytuacji takiej ostatecznej, w sytuacji zagrożenia życia po prostu jest minimalna albo nieskuteczna?
To jest kwestia dotycząca, oczywiście przede wszystkim ja chcę złożyć kondolencje rodzinie pana, świętej pamięci pana Sławomira. Wszyscy to obserwowaliśmy, ta bezsilność doprowadzała nas momentami, przynajmniej również i mnie, do rozpaczy. Te procedury, które są, które obowiązują, zarówno dyplomatyczne, organizacyjne, wynikające z umów międzynarodowych, naszych stosunków z różnymi krajami. W tej chwili już Unia, w tej chwili już Wielka Brytania też nie jest w Unii Europejskiej. W tym przypadku te wszystkie zawiłe procedury, również sądowe, które mamy różne porządki prawne, inny porządek prawny jest w Polsce, inny porządek jest w tym przypadku w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj rozmawiałam też z panem ministrem Warchołem, pełnomocnikiem do spraw praw człowieka, który naprawdę, jestem pod wrażeniem jego też pomysłu, takiej pewnej też drogi, co jeszcze można zrobić, jakiego jeszcze użyć rozwiązania i też wielkiej determinacji. Choć wiem, że bardzo tą sprawę osobiście przeżywa, bardzo osobiście tą sprawę przeżywa. Pokazała, jak szybko trzeba przystąpić do bezwzględnego uproszczenia tych procedur, a nawet dążenia do zawarcia umów, choćby to miało być na początek umowy dwustronne z krajami, żeby nie dopuścić do takiego starcia cywilizacji, pani poseł, śmierci z cywilizacją życia. Przepraszam. Tak, bo rzeczywiście ten wysiłek polskich władz był niesamowity. Tu należy to podkreślić i oddać szacunek panu ministrowi Warchołowi, także Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Zdrowia. Ale była inicjatywa bardzo poważna, jak chociażby nadanie statusu dyplomatycznego, paszportu dyplomatycznego panu Sławomirowi. I w ogóle Brytyjczycy na to nie zareagowali w żaden sposób. To jest kwestia, panie redaktorze, ich porządku kultury. To jest bardzo ważna kwestia, którą pan poruszył, bo to jest po pierwsze, w pierwszej odsłonie oczywiście ich porządek prawny, ale to, co jest mega ważne, to jest kwestia podejścia i filozofii podejścia do życia. I to jest to starcie, tu widzimy to starcie cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. W tym przypadku cywilizacja śmierci tam wygrywa. Zresztą jest już wiele krajów w Unii Europejskiej, jeszcze raz powtórzę, Wielka Brytania od niedawna jest poza Unią, ale jednak też jak gdyby te treści u niej są w tej chwili przeważające, tak jak w innych krajach, kwestia chociażby eutanazji, bo tu w tej chwili możemy o tym mówić, która staje się codziennością. I to my starliśmy się z ich porządkiem, który na to dozwala. Poza tym kwestia sądów. Popatrzcie państwo, jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka uważa, że można człowieka sobie odłączyć od maszyny, którą po to się wymyśliło, żeby podtrzymywała przy życiu, żeby ratowała to życie, to już tutaj widzimy taką wewnętrzną sprzeczność i to ideologiczne zacięcie, które jako walec przechodzi w tej chwili przez całą Europę i próbuje również wejść do Polski. Bardzo mocno, z impetem próbuje wejść do Polski. Próba przetłumaczenia nam, że z litości można tak naprawdę skazać człowieka na śmierć, jest czymś, z czym się nasza kultura nie godzi. Naprawdę, mimo tego, co my widzimy w tej chwili na ulicach, to jednak większość się z tym po prostu nie godzi. Mamy rodziców, mamy dziadków. Ja sobie nie wyobrażam, żeby również w taki sposób potraktowano którekolwiek z moich dzieci. Więc w tej sytuacji, panie redaktorze, to jest właśnie ten spór, o którym my mówimy w tej chwili bardzo głośno w Europie, za które jesteśmy tak mocno również w tej chwili przez różne ugrupowania, szczególnie lewackie, krytykowani w Polsce. Ale my nie ustaniemy i te procedury trzeba uprościć wszelkimi możliwymi sposobami, tak żeby nie trzeba było poszukiwać tych ścieżek szybkich, bo tam procesy są tak szybkie, że mówię o procesach medycznych, o procesach, które decyzja, którą podejmują tam również decyzje medyczne, że nie ma czasu na wymyślanie już, w jaką drogą jeszcze dojść, chociaż tutaj naprawdę masa mądrych ludzi siedziała i działała w tej sprawie, tylko po prostu wymusić podpisanie takich umów, żeby więcej do takich sytuacji nie dochodziło. Natomiast ta sytuacja jest absolutnie bardzo trudna, trudna emocjonalnie dla mnie również i dla pana ministra Warchoła, wielu osób, które były też prokuratorów, którzy byli zaangażowani w te kwestie. Tam niestety, muszę to jasno i wyraźnie stwierdzić, tak jakby życie ludzkie nie miało żadnego znaczenia. To jest przykre, ale to jest prawdziwe. Nie dajmy sobie po prostu wprowadzić tego systemu do Polski. Pani poseł, rzeczywiście jest to smutne.
smutna puenta naszego programu, ale rzeczywiście należy docenić starania władz polskich o sprowadzenie pana Sławomira do Polski. No i ta determinacja w takiej służbie właśnie cywilizacji życiu. Pani poseł, bardzo pani dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również, pozdrawiam, szczęść Boże i wszystkim uważajcie państwo na siebie, bądźcie w dobrym zdrowiu. Dzisiaj w Polskim Punkcie Widzenia gościła pani poseł Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego. Ja bardzo państwu dziękuję za to, że państwo byli teraz z nami, z Telewizją Trwam. Na kolejne wydanie Polskiego Punktu Widzenia zapraszam już jutro o godzinie 21:40. Rozpoczynamy program. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.